Teraz zapraszamy na część artystyczną, na prezentację artystyczną pod tytułem Młodzi Niepodległej, przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi, który jest tutaj razem z nami, panu Mirosławowi Madejowi. Nasza historia liczy ponad 1000 lat. Polska w tym czasie przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości przeplatane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do ojczyzny uczyniły nas narodem, który posyłał na śmierć swych najlepszych synów w imię wolności i niezależności Polski. Dzisiejsze widowisko, zatytułowane Leć Orle Biały, poświęcamy tym, którzy krzyżowali miecze pod Grunwaldem, tym, co szli z Krakowa z Kościuszką, tym, co jęczeli pod pruskim butem i umęczeni ginęli w śniegach Sybiru, legionistom, kosynierom, huzarom, ułanom, kawalerzystom, powstańcom, ale też tym Polakom, którym zawdzięczamy teraźniejszą wolność, bohaterom I i II wojny światowej oraz żołnierzom pełniącym służbę w polskich kontyngentach wojskowych. To im zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej. Biały orzeł, potężny i sławny, szybował wysoko po polskim wolnym niebie. Im bliżej słońca fruwał, tym jego cień stawał się coraz większy. A w cieniu białego orła czuliśmy się bezpiecznie. Aż w końcu, ze wschodu, nadciągnęła stokroć większa od niego ciemna, przypominająca chmurę drapieżna siła, której imię brzmi Rosja. Biały orzeł obniżył lot. Gdy niebawem na niebie pojawiły się dwa kolejne, przypominające burzowe obłoki potwory, Austria i Prusy, nadciągające z północnego zachodu i z południa, stało się jasne, że ptak znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Biały orzeł, widząc zagrożenie, rozpostarł potężne białe skrzydła, załopotał nimi i wzbudził wiatr ułański. Lecz wiatr tym razem był zbyt słaby, by spłoszyć agresywne drapieżne siły. Chmury na niebie kotłowały się, zionęły ogniem, piorunami, grzmiały, huczały i wyły. Ludzi ogarnęła trwoga. Wrogie chmury przerodziły się wreszcie w trzy smoki potwory wiszące nad Polską. Wszyscy zrozumieli, że ich połączone moce są zbyt potężne, że orzeł nie obroni nas przed nimi. W niesprawiedliwym boju biały orzeł tracił pióra, które wiatr roznosił po całym kraju. Aż w końcu, mimo że walczył do upadłego, raniony szponami smoków zionących ogniem nienawiści i pychy, stracił resztkę sił i opadł na ziemię. Jego cień znikł zupełnie, a Polska stała się łatwym łupem dla zaborczych smoków. Trzy czarne smoki uwięziły białego orła.
skrępowały mu skrzydła i szpony, a naszą ojczyznę rozszarpały na trzy części i podzieliły między siebie. Własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Polaków zamieszkujących ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i starych obyczajów. Daremne były jednak próby wyzwolenia ojczyzny. Powstania zbrojne kończyły się przegraną z przeważającymi siłami wroga. Mimo tragizmu historii, Polacy nie tracili nadziei. Thank you.
1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii, ale wierzyli, że przyniesie to niepodległość ukochanej ojczyźnie. I oto sen spełnił się. Zmagania wojenne trwały ponad 4 lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. Polska po 123 latach niewoli pojawiła się na mapach świata. Naczelnikiem państwa został Józef Piłsudski, któremu 11 listopada 1918 roku rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę. Ponad szare, kiepą tu skały.
11 listopada. Dzisiaj wielka jest rocznica. 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Więc o przyszłość walczmy razem, pod sztandarem z orłem białym. Tylko pracą i nauką przysporzymy Polsce chwały. Yeah.
ojczyzna, zraniona ziemia, cała w bliznach, usiana mogiłami, krwią przesiąknięta, dla mnie zawsze święta. Białe orel szybuj po błękitnym niebie, chroń ojczyznę naszą, Polska wzywa ciebie. Wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę. Serdecznie dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie. Zapraszamy oprócz uczniów również na scenę panią Agnieszkę Urbańską, panią Aleksandrę Wilk, które ten występ tutaj dla nas dzisiaj przygotowały, a pana burmistrza i pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie proszę o wręczenie kwiatów i cukierków dla dzieci. Podziękujemy, naprawdę piękne przedstawienie, aż się łza kręci, także naprawdę brawa wielkie dla naszych wykonawców, dla opiekunów oczywiście i dla dyrekcji szkoły za piękną inscenizację i piękne, wzruszające przedstawienie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze poprosimy panią Urszulę Diabała i panią Anię Maj, która tu cały czas kontrolowała, także naprawdę brawa dla opiekunów, dla wykonawców, dla wszystkich, którzy nam taką uczcę dzisiaj przygotowali. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu za wzięcie udziału w pierwszej części uroczystości. Zapraszamy teraz do kościoła świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Tam odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny, a po mszy zapraszamy na plac Konstytucji 3 maja na dalsze uroczystości. Dziękujemy. Dziękujemy.